Obywatelskiej Michael Krajewie, pana marszałka Pielunkę, pana burmistrza litewskiego miasta Grajewo, witam serdecznie przedstawicieli mediów. Spotykamy się w dniu dzisiejszym w Spółdzielni Leczackiej, ponieważ no, zapadła decyzja w Urzędzie Marszałkowskim w zakresie inwestycji w ośrodek rekreacyjny turystyczny w Grajewie, gdzie w powiązaniu z budową basenu będzie również budowa Muzeum Leczackie. Myślę, że lepszego miejsca na spotkanie nie ma, ze względu na to, że Spółdzielnia Mleczarska Blackport Grajewie jest liderem. Historię swoją ma może stosunkowo krótko, bo 35 lat funkcjonowania, ale w nasze struktury włączaliśmy spółdzielnie, które mają swoją historię ponad 100-letnią. W związku z tym jesteśmy jakby zobowiązani do kultywowania tej tradycji rozwoju mleczarstwa w Polsce. Przy wejściu pokazaliśmy drobne eksponaty, które związane były z przetwórstwem mleka w poprzedniej rzeczywistości. Jesteśmy bardzo zainteresowani powstaniem tego muzeum, ponieważ wcześniej już sami podjęliśmy decyzję o kompletacji tego typu i innych eksponatów. Także myślę, że w centrum polskiego mleczarstwa to muzeum znajdzie bardzo, bardzo dobre posadowienie i ilość, wierzę, że turystów będzie bardzo dużo je zwiedzało. Postaramy się również włączyć w wyposażenie tego muzeum jednostki o dużej tradycji międzynarodowej, takie jak firma Tetra Pak, firma GEA, APV, Alfa Laval, gdzie początki mleczarstwa to początek historii tych firm. W związku z tym serdecznie dziękuję panu zarządowi Urzędu Marszałkowskiego, a na ręce pana marszałka za tą strategiczną decyzję. No a dla pana burmistrza życzę zdrowia i wysiłku w realizacji tego no, dużego zadania, ale na które mieszkańcy Grajewa bardzo, bardzo czekają. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. To może ja w tej chwili. Szanowni Państwo, ja również przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na tą konferencję prasową. Myślę, że dobrze było, gdyby takie strategiczne decyzje, które podejmuje Zarząd Województwa, zresztą w partnerstwie, bo tu mamy partnerstwo trzech podmiotów, przynajmniej w momencie dofinansowywania, bo później przy budowie to będzie partnerstwo już tylko dwóch podmiotów, żeby takie właśnie strategiczne decyzje były oznajmiane w formie konferencji prasowych, tak jak to się dzieje we wszystkich miastach, takich większych. Grajewo należy do dużych miast naszego województwa. Chciałbym jeszcze przy okazji powitać też mojego kolegę Adama Doliwę, szefa struktur Platformy Obywatelskiej w Grajewie, który też również bardzo aktywnie i można powiedzieć mobilizował zarząd województwa do tego, żeby taka decyzja była podjęta. Oczywiście nie ma jeszcze decyzji zarządu województwa, ponieważ decyzja ta zapadnie albo jutro, jutro jest zarząd województwa, bo nie mógł się odbyć dzisiaj, bo ponieważ dwóch marszałków jest za granicą, a trzeci w innym regionie w kraju, a musi być przynajmniej trzech, w związku z tym będzie decyzja podjęta jutro, ewentualnie we wtorek, ale zgodnie z procedurami decyzja, lista, którą już zatwierdził Komitet Oceny Projektów, to już jest tylko formalność, że głosuje za tą listą Zarząd Województwa i nie może dokonywać żadnych zmian. Także na tej liście już nic się w tej chwili zmienić nie może. Mogą zmienić się tylko liczby, jeśli chodzi o dofinansowanie. Wpłynęło 28 projektów, w tym na ogólną kwotę, może inaczej, wpłynęło 28 projektów, 17 projektów uzyskało decyzję pozytywną, a więc 60 punktów to było to minimum, aby znaleźć się na liście. Pierwsza to była ocena oczywiście formalna, druga ocena merytoryczna i wszystkie te podmioty, które 60 punktów otrzymały, są na liście zatwierdzonych pozytywnie. I na tym jest również miasto
Grajewo. Jeśli chodzi o sumę dofinansowania, to w tym konkursie było 40 milionów, ale ponieważ mamy jeszcze 85 milionów oszczędności w tym działaniu, to wszystkie te 17 projektów zostanie sfinansowane. Jeśli chodzi o Grajewo, to tak naprawdę ten projekt nazywa się Rozwój oferty turystycznej miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej. Kwota oszacowana tej inwestycji to jest 15 786 163 zł. W tym dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego, czyli te pieniądze, które my jako Zarząd Województwa w ramach regionalnego programu operacyjnego przyznamy w miastu Grajewo, to jest 9 372 435 zł. Także to jest około 62% dofinansowania. To są pieniądze unijne, które dzieli Zarząd Województwa Podlaskiego. Szanowni Państwo, ja sobie zdaję sprawę, że jest to inwestycja niezwykle oczekiwana przez miasto, no bo to, co tu się dzieje, że dzieci wyjeżdżają, aby pływać, aby uczyć się pływać, również tak jak Pan poseł twierdzi, dorośli do Ełku czy do Augustowa, to myślę, że już w standardach XXI wieku jest zbyt duży wysiłek i dobrze, że wreszcie się udało, bo to jest trzecie podejście basenu grajewskiego do dofinansowania z RPO. W pierwszym konkursie otrzymał zbyt mało punktów, w drugim konkursie nie został dopuszczony ze względów dopuszczających, tak zwane argumenty dopuszczające. Ja może nie będę tego rozwijał, w każdym razie dopiero za trzecim razem się udało. Ale dlaczego się udało? Dlatego, że działanie 3.1 to jest działanie pod nazwą Wzrost atrakcyjności turystycznej województwa. I do tej pory zawsze było, argumenty w projekcie przemawiały oczywiście za infrastrukturą bardziej społeczną, prawda? Motywowano to, że miasto Grajewo nie posiada basenu, że młodzież wyjeżdża do okolicznych miejscowości korzystać z atrakcji wodnych. Pokazywano, że basen jest potrzebny zarówno jak dla ludzi, tak samo i dla szkół i nie mówiono praktycznie nic o turystyce, mimo że działanie było turystyczne. Bo w tym działaniu Komitet Oceny Projektów, który ocenia to, on przede wszystkim patrzy, aby spełnić kryteria działania, a więc musi nastąpić wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. I tutaj powiem szczerze, że z ogromną pomocą miastu Grajewo przyszedł pan poseł, który prezes Mlekpolu, który wpadł na bardzo dobry pomysł. Myślę, że to prezes wpadł, czy burmistrz wpadł, już nie pamiętam. Razem wpadli na bardzo dobry pomysł, aby stworzyć Muzeum Mleka. I w ramach tego dużego kompleksu było Muzeum Mleka, a przecież mamy praktycznie największą w Europie w tej chwili mleczarnię na terenie Grajewa i do tego pływalnia kryta spełniająca wszelkiego rodzaju standardy najnowocześniejszych typu pływalni. Oczywiście tej wielkości, no bo są różne, prawda? To wszystko zostało okraszone jeszcze, zaraz pan burmistrz powie, bo tu będzie prezentacja, jak ten basen będzie wyglądał, tak samo pan prezes powie, jak będzie wyglądało Muzeum Mleka. To wszystko stworzyło rzeczywiście atrakcję, która w przekonaniu Komitetu Oceny Projektów zyskała odpowiednią punktację, żeby znaleźć się na liście tych 17 do dofinansowania. Także panie prezesie, bardzo serdecznie gratuluję, panu burmistrzowi również i myślę, że w ciągu najbliższego miesiąca podpiszemy umowę i wierzę, że panie burmistrzu przed wyborami jeszcze ten basen tutaj powstanie. Czy trudno powiedzieć, no wszystko myślę wyjdzie po podpisaniu umowy, zobaczymy jak wykonawca ten termin określi, czy rzeczywiście uda nam się to zamknąć w okresie 2 lat, ja się bardzo bym cieszył, gdyby udało się oczywiście tę całą inwestycję sfinalizować w okresie 2 lat, ale przede wszystkim chciałem dzisiaj podziękować dla pana posła i pana prezesa Edmunda Borackiego za to, że mogliśmy zorganizować tu tą wspaniałą konferencję prasową, dla pana marszałka za przychylność. Czekaj,
Słuchajcie, jeszcze ja jeszcze tylko powiem tak, że te 17 wniosków opiewa na kwotę, bo to dziennikarzy interesuje, opiewa kwotę 137 milionów 433 tysięcy, a więc te atrakcje, 17 podmiotów tych pierwszych pochłaniają kwotę 140 milionów złotych około, w tym dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego to jest kwota około 94 milionów. Jeżeli Państwa interesuje konkretnie lista, jakie to są podmioty, to proszę wpisać www.wrotapodlasie.pl, na górze Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego i cała lista się wyświetli. Ja tą listę zresztą tutaj mam. Ponieważ jesteśmy tak naprawdę na ziemi grajewskiej, która stanowiła istotną i stanowi istotną część ziemi łomżyńskiej, prawda, czyli byłego województwa łomżyńskiego, to przypomnę, że jest jeszcze duży projekt 11-milionowy z Wysokiego Mazowieckiego na tej liście i rozbudowa, modernizacja domku pastora w Łomży na ulicy Krzywe Koło. Taki, jak Państwo przyjeżdżają do Łomży, tam na Muszli, taki ohydny budynek, kiedyś dom pastora, ponieważ tam był kościół ewangelicki, stoi do dzisiaj, straszy i myślę, że będziemy mogli takie doskonałe centrum informacji turystycznej w tym właśnie obiekcie zbudować. Ale najpierw trzeba to wyremontować. Tam jest też kwota dofinansowania około 4 milionów złotych, ale jeśli chodzi o to, to jutro będzie konferencja prasowa właśnie na gruzach, można powiedzieć, tego obiektu z prezydentem Łomży Mieczysławem Czerniawskim. I proszę Państwa, jeśli pozwolicie, jeszcze ja powiem tak, bo to już jest 10. projekt miasta Grajewa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Mamy łączną wartość projektów tych 9, bez dzisiejszego basenu, który jest prawie na kwotę 10 milionów, to łączna wartość tych projektów to jest 44 miliony złotych i wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego to jest 24 miliony złotych. I tak szybko powiem, że między innymi to są takie projekty jak zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Grajewa poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych. To również pan burmistrz składał i realizuje projekt prawie 4-milionowy. Następny projekt to jest poprawa jakości usług i wydajności firm, które tutaj funkcjonują, między innymi firma przedsiębiorstwo usługowe Andrzeja Wojciechowskiego, to jest firma przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe Jarosława Gaweckiego, to jest również wzrost konkurencyjności firmy Pol Foods, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. To jest następna spółka, to jest Anabet. Dalej, wejście również miasta Grajewo, szpitala w Grajewie do programu e-zdrowie. To jest taki systemowy program realizowany przez samorząd województwa, gdzie również szpital grajewski w tym systemie uczestniczy. Nie mówię już o tym, że miasto Grajewo jest również w siatce szerokopasmowego internetu. Także jest szereg tych, no i oczywiście modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Ten projekt też jest w tej chwili w realizacji. Zresztą basen będzie podłączony, zdaje się, już pod tę nowe instalację. Tak, jak najbardziej będziemy, już to mamy w planie, przyłącze właśnie ZWiK Grajewski wykonuje to przyłącze. I jeszcze dwa małe projekciki, to już mieliśmy okazję otwierać w Grajewie, to jest przebudowa i rozbudowa części budynku szkoły podstawowej nr 2 na potrzeby edukacji przedszkolnej. Pamiętam, taka bardzo ładna impreza była, dzieci śpiewały i już pewnie tam funkcjonują. I pierwszy projekt, który zrealizowaliśmy w Grajewie, to była przebudowa budynku po straży pożarnej w Grajewie na cele kulturalno-społeczne. Tam jest Grajewska Izba Historyczna w tej chwili. I to tyle jest z mojej strony. Jeżeli będą jakieś pytania, to później, a pan burmistrz w tej chwili, myślę, że pochwali się, jak będzie wyglądał Grajewski basen, który otworzymy, mam nadzieję, w ciągu, no, pewnie półtora roku. Ta cała inwestycja będzie trwała do 2 lat. Panie marszałku, jeszcze raz powtórzę, życzyłbym sobie rzeczywiście, żeby ta inwestycja była jak najkrótsza, dlatego że wszyscy mieszkańcy naszego miasta na pewno z wielką niecierpliwością czekają na to, żeby można było przepłynąć się już w tym naszym grajewskim basenie. Natomiast ja może tak wrócę troszeczkę do samej genezy, do tego, jak rzeczywiście doszło do tego, żebyśmy
no tutaj mogli dzisiaj się razem spotkać i jak doszło do tego, żeby połączyć te dwie w zasadzie budowle, Muzeum Mleka, jak i naszego basenu miejskiego, czy pływalni, do tej pływalni w Krajewie. Otóż no, pierwsza koncepcja była taka, żeby rzeczywiście no, to pływalnie, tak jak pan marszałek tutaj stwierdził, budować oddzielnie. No, ale niestety te wnioski przepadły, więc szukaliśmy jakby innych możliwych tutaj czynników, które przyczyniłyby się do tego, żeby rzeczywiście tą atrakcyjność tego naszego powiatu i naszego miasta w dużej mierze wzmocnić. No i wpadliśmy na taki pomysł razem z firmą konsultingową, bo dodam, że korzystaliśmy z usług firmy konsultingowej, która nam ten projekt no, profesjonalnie, co by nie mówić, przygotowała. No i doszliśmy do wniosku, że nasz ten region, czyli w sumie doskonale z ekologii, z rolnictwa, z tego, że no, mamy tutaj ten region mleczarski, a mleko łaciate znane jest nie tylko w Polsce i w Europie, ale na całym świecie. Z tego też tytułu, żeby wypromować jakoś miasto, wpadliśmy na pomysł, że doskonałym takim obiektem właśnie w Grajewie byłoby wybudowanie takiego muzeum, a muzea w Polsce są coraz bardziej popularne, chociażby Muzeum Kopernika czy Muzeum Powstania Warszawskiego. Wiadomo, że te obiekty cieszą się ogromną popularnością wśród młodzieży i dorosłych, ściągają mnóstwo ludzi, dlatego też no, taka koncepcja jakby nam przyświecała, no i zgłosiliśmy się tutaj do pana prezesa o to, czy zgodziłby się chociażby na to, żeby ten muzeum wyposażyć w odpowiednie przedmioty. No i tak doszło do koncepcji tego całego projektu. Oczywiście pan poseł, pan prezes zgodził się na to. No i żeśmy ten wniosek złożyli, no i został on pozytywnie zaakceptowany. Bardzo się cieszę, że w końcu mieszkańcy Grajewa doczekają się tejże inwestycji i tak naprawdę no dzisiaj spotkałem się również z dyrektorem Izby Historycznej, który mi powiedział, że Grajewo po raz pierwszy starało się już w latach 40. o to, żeby ten basen w Grajewie powstał. No, jakoś nie było ku temu dobrego podłoża. Ja bardzo się cieszę, że już w końcu tak, nawet było konto, były mandaty na ten cel, nawet zbierane przez policję w niektórych bankach, do tej pory zresztą w banku spółdzielczym takie konto wiem, że jest, na tym koncie są nawet jakieś pieniądze na pływalnię miejską w Grajewie. Udało się w końcu to zrealizować, mamy dofinansowanie w wysokości 62%, one może się co prawda zmienić, jak pan marszałek powiedział, natomiast no, ja myślę, że postaramy się tą inwestycję przeprowadzić jak najszybciej, jak najbardziej sprawniej, że ona rzeczywiście wyjdzie w 100%, bo wiadomo, no dostać środki to dopiero preludium tego sukcesu, a zrealizować inwestycję do końca, ją sfinalizować, to druga strona medalu i to ta strona bardziej trudna i ciężka. Natomiast troszkę o krytej pływalni, tak naprawdę co się tam będzie znajdowało, jaki to obiekt, więc powierzchnia użytkowa tego obiektu to 2144 m2. Pod względem funkcjonalnym można ten obiekt podzielić na kilka stref. Na strefę piwnicy, kondygnacji technicznej, gdzie będą znajdować się cała aparatura potrzebna do dezynfekcji wody, do filtrowania, do podgrzewania itd. itd. Parter, czyli tak zwana strefa wyjściowa, hol główny z szatnią ogólną. Oczywiście kasy, łazienki ogólnodostępne, korytarze, pomieszczenia administracyjne, jak i punkt informacji turystycznej, bo to też taki dosyć ważna, myślę, rzecz w mieście. Nie mieliśmy do tej pory takiego punktu informacji turystycznej, postanowiliśmy taki punkt informacji turystycznej właśnie zamieścić. To też dawało dodatkowy punkt. W tym obiekcie. No i sama strefa hali basenowej. Jest to niecka o wymiarach 25 na 12 m i 6 torach wyposażonych w liny wydzielające. Niecka rekreacyjna o wymiarach 7,5 na 12 m z grudzikiem dla dzieci o głębokości 0,45 m do 1,2 m z atrakcjami, czyli przeciwprądy, armatka wodna, wodospad, gejzer, grzybek wodny. Czyli wszystkie te atrakcje dla dzieci, które myślę są najbardziej atrakcyjne przy tej strefie dziecięcej. Oczywiście strefa jacuzzi o średnicy 43,40 m i trybuny wyposażone w 95 miejsc siedzących. Oczywiście miejsca dla osób niepełnosprawnych również się na tym obiekcie znajdą. Pod względem może strefy zespołu SAUN,
znajdzie się tam sauna sucha, ziołowo-parowa, maksymalnie wchodzi tam 7 osób, kabina infrared, maksymalnie 4 osoby, łaźnia parowa, maksymalnie 5 osób, natrysk wrażeń typu ślimak, taki dosyć ciekawy obiekt, studnia lodowa, grota solna oraz pomieszczenie masaży. I wszystko to będzie znajdować się właśnie na tej krytej pływalni. Myślę, że tych atrakcji mamy naprawdę dużo. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a obiekt jest naprawdę no, dobrze wyposażony i mówiąc krótko, szyty na miarę naszych możliwości, naszego budżetu i tego, co no, możemy w tym obiekcie, na tej kubaturze zmieścić. Co się znajdzie w Muzeum Mleka? Myślę, że od tych prostych czynności, jakim jest pozyskanie mleka, kiedyś to wykonywano przy pomocy rąk, czyli w tym gospodarstwie, dzisiaj w gospodarstwach już funkcjonują roboty, ale od rąk do robotów były po prostu jeszcze te etapy przejściowe i są te maszyny, urządzenia, które myślę, że będą przybliżać zwiedzającym, jak to rolnictwo się rozwijało. W zakresie przetwórstwa myślę, że tematy będą podzielone na każdy asortyment produktów i od tradycyjnej formierki, którą Państwo widzieliście, kostki masła, tutaj wchodząc, po automaty o wydajnościach bardzo wysokich, rzędu około 10 ton na godzinę. No, jest to pomiędzy tymi dwoma urządzeniami, jest po prostu cała skala jeszcze pośrednia. I tak w każdej grupie towarowej poprzednia technologia, nowoczesna technologia. Na pewno nie wszystko uda się wyposażyć w eksponaty, ale myślę, że te tradycyjne, które są mniej zajmujące powierzchnię, to będą, bo takimi dysponujemy. Natomiast postaramy się również w układzie multimedialnym reprezentować najnowocześniejszą, jak i tradycyjną technologię. Ale to jest wszystko przed nami. Mamy potencjał, mamy swoje doświadczenie. Też już w tej branży pracujemy długie lata. Zaczynaliśmy od prac bardzo uciążliwych. Dzisiaj one są zautomatyzowane. I myślę, że to warto konsumentom i zwiedzającym przybliżać, w jakich warunkach produkowano w poprzednich latach, a jak to wygląda w dniu dzisiejszym. Również zakładamy takie rozwiązania, że będzie możliwość zwiedzania zakładu przetwórczego bezpośrednio. Po zwiedzeniu muzeum będzie ta możliwość ciągłości zachowania, a to jeszcze bardziej przybliży mleczarstwo. No wierzę, że przy okazji też zwiększy się konsumpcja artykułów mleczarskich, bo jako Polacy zbyt mało konsumujemy. Jest to cyfra około 180 kg mleka na statystyczną głowę we wszystkich produktach. A tak dla zdrowia to powinno wyglądać, żebyśmy konsumowali około 280 litrów rocznie. Polska ma doskonałe warunki do produkcji mleka, do hodowli i w związku z tym wykorzystajmy ten potencjał, którym dysponujemy. A w Grajewie będzie można z tym wszystkim zapoznać się na miejscu. Także już zapraszamy potencjalnych użytkowników basenu, potem do muzeum, czy najpierw do muzeum, a potem. Ja myślę, że to bez znaczenia, abyśmy tu rzeczywiście tych turystów jak najwięcej ściągnęli. Także panie marszałku, nie trzeba się rozebrać, no niestety. Panie marszałku, także jeszcze raz serdeczne podziękowanie za tę decyzję. Natomiast możemy jasno powiedzieć, że mleko i sport, no nie ma żadnej kolizji. Nie ma żadnej kolizji. Artykuły mleczarskie, wysokobiałkowe, wręcz odwrotnie, wspomagają tężyznę jeszcze osób i ułatwiają uzyskiwanie coraz to lepszych wyników. Także tutaj woda, mleko, wszystko płynie. A proszę powiedzieć, czy to jest prawda, bo to prawda dziennikarze by mnie zadali takie pytanie, czy to prawda, że będzie można wydoić żywą krowę? Bo tego już, to już jest nigdy niespotykane, a to jest naprawdę niezwykła atrakcja. No, żeby. Pod warunkiem, panie marszałku, że dana osoba no, wylegitymuje się odpowiednim certyfikatem. Żeby nie doszło do wypadków w pracy w trakcie dojenia. No ale jest. Jest taka, jest to przewidywane. Znaczy, jeżeli
mógłbym też powiedzieć o bardzo istotnych, myślę, też rzeczach dotyczących samej lokalizacji basenu, to, że mamy tam zaraz szpital, kwestii rehabilitacji, bo to są też ważne rzeczy dla naszego zdrowia. Także jak mówimy tu też o sporcie, mówimy tu o rekreacji, to na pewno też o współzawodnictwie, o zawodach sportowych organizowanych tutaj na tym nowym obiekcie, bo wtedy można będzie te zawody tutaj przeprowadzać. Jeśli chodzi oczywiście o naszą oświatę, o nasze szkoły powiatowe, no bo co by nie mówić, i Rajk Tiszczuczyn też wstępnie zadeklarowały tutaj nawet w tym pierwotnym etapie powstawania wniosku, że będą tutaj przyjeżdżać do Grajewa na ten basen miejski. Dodatkowo niektóre firmy zobowiązały się, że będą wysyłać swoich pracowników na tak zwane, z tak zwanych środków tych socjalnych, będą wykupować karnety. Także to jest też bardzo istotna sprawa co do funkcjonowania i myślę, że no, miasto na pewno ze swojej strony postara się jak najmniej pieniędzy dokładać do tego basenu i oby tak w rzeczywistości było. Tak jak wcześniej mówił marszałek, w tej chwili realizujemy projekt budowy kotła na biomasę. Jest to projekt powiązany z generatorem prądotwórczym. No i wiadomo, uzyskując certyfikaty i produkując prąd, no trzeba rozkręcić ten kocioł do odpowiedniej temperatury. W sezonie letnim, jesiennym i wiosennym, no nie byłoby takiej możliwości, bo tego ciepła nie moglibyśmy oddać jakby dla mieszkańców. Więc sam basen jest doskonałym obiektem do tego, żeby to ciepło rzeczywiście oddawać Doniecki basenowy na cele funkcjonowania basenu. Także to są te rzeczy bardzo istotne i ważne. Proszę Państwa, do basenu w Mońkach na przykład, bo on będzie porównywalny wielkością, 700 tysięcy złotych rocznie się dopłaca. To jest naprawdę poważna kwota dla takiej jednostki samorządu terytorialnego i tutaj właśnie to, co powiedział Pan Burmistrz, rzeczywiście te zabiegi już o to, żeby basen przynosił jak najmniejsze straty, to jest bardzo dobra decyzja, bo niestety się sobie nie możemy pozwolić na to, żeby no, kiedy tych dochodów jest coraz mniej, prawda, żeby na infrastrukturę społeczną przeznaczyć tak wielkie pieniądze. I jeszcze proszę Państwa chciałem powiedzieć, że też, bo tutaj padło słowo Rajgród, bardzo mi bliski zresztą, w tej chwili rozpoczął się już przetarg na rozbudowę mariny w środku tej miejscowości, tej w takim opłakanym stanie wyglądającej. Też za trzecim razem dopiero się udało, ale tam może trochę z innych względów, bo tam były po prostu złe wnioski formalnie napisane. Wreszcie zrobiono to porządnie i też jest dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i również pieniędzy z totalizatora sportowego, którym dysponuje Urząd Marszałkowski z Ministerstwa Sportu i właśnie też mam nadzieję, że już w tym roku ruszy rozbudowa tejże mariny. To co, jakieś pytania może? Panie Marszałku, czy to jest taki wzór dla innych samorządów, że trzeba użyć pewnego fortelu, żeby te pieniądze się znalazły na tak duże rzeczy? Czy to jest fortel? Tak, w naszym programie, Regionalnym Programie Operacyjnym szósta oś, czyli rozwój infrastruktury społecznej, prawda, gdzie w 6.1 mieliśmy rozwój infrastruktury z zakresu edukacji. Alokacja środków była niewielka, była po prostu niewielka, tam chyba około, nie wiem, 15 czy 16 milionów na ten cel przeznaczono. No tak to kiedyś zaprogramowano i jedynym ratunkiem, gdzie samorządy chciały budować akwaparki, stadiony, to był wzrost atrakcyjności turystycznej w 3.1. To właśnie z tego programu jest realizowany stadion w Białymstoku, w Łomży został zrealizowany, akwapark w Łomży, akwapark w Suwałkach. Jeszcze kilka dobrych przykładów tego typu. Oczywiście, ponieważ one były wszystkie na liście indykatywnej, to tak specjalnie nikt nie zadbał o tą tak zwaną atrakcyjność turystyczną, ale przeszły. A później, kiedy były już konkursy, to ci eksperci, którzy oceniają w Komitecie Oceny Projektów, no niestety oni mają wyznaczniki, ilu turystów zagranicznych, i tutaj bezwzględnie potrzeba było to połączyć. Ale ja bym odwrócił pytanie.
Ale to jest właśnie dobrze, że tak się, że to partnerstwo. Zobaczcie, partnerstwo największego zakładu w Grajewie plus jednostki samorządu terytorialnego, to już jest sam plus sam sobie, a druga sprawa, no atrakcyjny produkt i ten społeczny, ale przede wszystkim turystyczny, no bo nie mamy w województwie Muzeum Mleka, nie mamy w Polsce. Czy w Polsce? Były małe izby pamięci przy poszczególnych szkołach średnich, technikach mleczarskich, ale tak jak w Białymstoku to wszystko już zostało zlikwidowane, we Wrześnili też zlikwidowane. No jeszcze jest mała izba pamięci w Rzeszowie, natomiast takiego prawdziwego zdarzenia muzeum w Polsce mleczarstwa nie ma. Natomiast Polska na rynku światowym liczy się w zakresie produkcji mleka. W Europie jesteśmy, można by powiedzieć, szóstą potęgą. Natomiast w świecie jesteśmy na 12 miejscu w zakresie produkcji mleka. Myślę, że to bardzo ładnie się tak w czasie zsynchronizowało i że te decyzje po prostu się nałożyły w zakresie uatrakcyjnienia tej inwestycji, no i samego również Grajewa, bo będzie to ważny też punkt atrakcyjny dla zwiedzających, jak i dla mieszkańców. Czy ja od siebie może też troszeczkę inaczej sformułowałbym to pytanie, może nie fortel, a pomysł, bo to trzeba było na to wpaść, żeby rzeczywiście zrealizować tę inwestycję w taki sposób, a tak jak powiedział marszałek, kryteria co do tego programu były naprawdę wyjątkowo ostro nastawione na turystykę, bo ja wiedziałem dokładnie, że trzeba zwrócić szczególną uwagę na turystykę i szukałem jakby tego spójnika miasta i promocji regionu, promocji miasta, więc wpadliśmy na ten pomysł i tak naprawdę dzięki temu, że możemy tutaj przy współpracy Mlekpolu te Muzeum Mleka i ten basen zbudować, to był świetny strzał, myślę, strzał w dziesiątkę i obyśmy go jak najszybciej zrealizowali i dokończyli. Dlatego... I to przykładem jest również ten kocioł na biomasę, prawda? Bo przynajmniej przy okazji odnawialne źródła energii również jest dotacja z regionalnego programu operacyjnego. Ja myślę, że jak będą przyjeżdżać kiedyś kontrolerzy z Komisji Europejskiej, to będzie bardzo dobry przykład partnerstwa i jeszcze kilku pomysłów i odnawialnych źródeł energii i infrastruktury tej takiej no, turystyczno-społecznej powiedzmy i również muzeum. Także moim zdaniem super. Ja mam pytanie do pana prezesa. Czy planuje pan kampanię promocyjną muzeum, jeśli tak to właśnie będzie się opierało? W tej chwili pracujemy po prostu nad założeniami wyposażenia muzeum. Natomiast na pewno będzie potrzebna kampania, na pewno będziemy starali się upowszechnić te informacje. Może wykorzystamy nawet swoje produkty, opakowania o takiej po prostu decyzji, o takim lokalizacji muzeum. Także na pewno będą różne formy wykorzystywane. Dzisiaj trudno o tych wszystkich sprawach rozstrzygać, bo to w trakcie pracy wtedy powstają największe pomysły. Natomiast no, mamy trochę doświadczenia w zakresie kampanii reklamowych, realizujemy je z różnym efektem, ale niektóre z bardzo dużym, jakim było po prostu Mleko Łodziane. No i jeszcze mnóstwo tych urządzeń, jeszcze w tych polskich gospodarstwach tutaj na ziemi grajewskiej jeszcze można znaleźć, na pewno ono się będzie rozwijać. Chociaż wieś już i produkcja mleka w porównaniu z tym, co było jeszcze 20 lat temu, totalnie się zmieniła, to jednak jeszcze jest szansa, żeby przynajmniej te okazy muzealne z tych niektórych gospodarstw pozyskać. Także ja wróżę naprawdę, to jest bardzo dobry traf. Muzeum Mleka w naszym województwie, gdzie mamy 4 największe polskie mleczarnie, to był strzał, tak jak powiedział pan Burmistrz Dziesiątku. Plus w zakresie produkcji mleka województwa podlaskie praktycznie jest na pierwszym miejscu. Statystycznie podaje się mazowieckie, ale biorąc pod uwagę uwarunkowanie naturalne, wielkość naszego województwa, to jesteśmy liderami w zakresie produkcji mleka. Natomiast województwo podlaskie w zakresie przetwórstwa przetwarza o
35% polskiego. Czyli jakbyśmy nie patrzyli, to ta lokalizacja tu aż się prosi. To jest takie naturalne zachowanie. Panie Marszałka, wspomniał Pan, że ta kwota dotacji nie może się zwiększyć, może na zmianie, bardziej do góry, prawda? Tak, jak to wygląda i jak, czy one w województwie podlaskim, te ceny były dotowane i na jakiej kwocie? W jakim procencie? Czy w ogóle takie inwestycje były? Jeśli nie, no to może w Polsce na jakiej kwocie były dotowane? Znaczy ja mogę nie być precyzyjny, bo ja się nie zajmuję tymi sprawami, bo nie jest jakby w mojej gestii, nadzoruje to marszałek województwa. Oczywiście ja jako członek zarządu województwa muszę mieć też na to, nad tym kontrolę, bo gdybym nie miał, to byłoby naprawdę. Przynajmniej jeśli chodzi o niektóre regiony naszego województwa, ciężko. I powiem tak, no tak jak wcześniej powiedziałem, sfinansowaliśmy basen w Łomży, sfinansowaliśmy basen w Suwałkach. Kwota dofinansowania, o ile pamiętam, wynosiła chyba 75%. Ale one wszystkie były na tak zwanej liście indykatywnej, czyli nie uczestniczyły w konkursach. Jeszcze poprzedni zarząd województwa, ten w 2008 roku, w 2007 pod koniec, wprowadził je na listę indykatywną. Myśmy nie zmieniali listy indykatywnej, tak zostało. I tam było dofinansowanie do 75%, o ile się nie mylę, bo mówię, mogę nie być precyzyjny. Tutaj burmistrz dofinansowanie 62%, chociaż na tej liście znajdziecie projekty, które mają dofinansowanie nawet 90%, chociażby ten domek pastora w Łomży. Ale dlaczego? Dlatego trzeba było tak zrobić, bo to były dodatkowe punkty za wkład własny. I to też tam chyba zdaje się poprzez to, że miasto krajowe dofinansowuje to w kwocie 38%, chyba dodatkowo było 10 punktów jeszcze premiowane w całej ocenie tego projektu. Także no, im większy wkład własny, tym większa szansa otrzymania pieniędzy. A jeśli chodzi o ceny, no to wiadomo, przetarg będzie, no to po przetargu mogą się ceny zmienić. My w każdym razie do tej sumy dofinansowania 62% na pewno mniej nie zapłacimy. No to relatywnie będzie schodzić, bo jeżeli będzie, powiedzmy, ten basen będzie kosztował nie 17 milionów, tylko powiedzmy, nie wiem, 15 albo 14, a dzisiaj rynek jest jednak wygląda w ten sposób, że firmy zabiegają o tego typu inwestycje, to na pewno z cenami będą schodzić, no to relatywnie będziemy zmniejszyć udział miasta i udział Urzędu Marszałkowskiego w tym przedsięwzięciu, ale nie będziemy płacić mniej niż 62%. To co, wszystko? To dziękujemy serdecznie. Klewicz, Piotr Grajewo 24. Czy Muzeum Meleka będzie płatne czy bezpłatne? Jeśli płatne, jakie mniej więcej stawki wchodzą w grę? Myślę, że przez pewien okres powinno być bezpłatne. Ale później na pewno powinno zarabiać na ile razy zdaniem władz prezesa Mekoru, ewentualnie pana, przeciętny grajewianie odwiedzi takie muzeum? Według mnie? No ile razy? Dzieci rosną, pojawiają się nowe, to myślę, że każde to nowe pokolenie będzie wędrować, żeby przybliżyć sobie procesy produkcyjne. Produkt turystyczny widziany oczami dziecka, a dorosłego to są dwa inne światy także. Ale ja chciałbym przypomnieć, że tu jakie założenie z programu? My mamy, ma nastąpić wzrost atrakcyjności turystycznej województwa, prawda? To, że mieszkańcy Grajewa będą odwiedzać, proszę bardzo, ale tu mają turyści odwiedzać przede wszystkim. I o to trzeba będzie przede wszystkim zadbać. Ja myślę, że jesteśmy w fazie projektu, jak najbardziej. Kto wie, czy nie pojawi się tam jakiś bar mleczny albo gastronomia, czy to będzie w obszarze basenu, czy w obszarze Muzeum Mleka. Jeżeli taki obiekt gastronomii się tam pojawi,
to będzie można częściej uczęszczać, próbować oczywiście tych bardzo smacznych produktów nadpolowskich. I przynajmniej raz w tygodniu, a myślę, taki bar odwiedzić. Tutaj jeszcze jedno takie pytanko. Dofinansowanie z Mlekpolu, jaką część pokryje Mlekpol, jeżeli chodzi o budowę tego całego obiektu, tak mniej więcej? Obiekt jest zbudowany z funduszy. Obiekt jest zbudowany z funduszy zewnętrznych, z LPOWP, czyli tak naprawdę dofinansowanie w wysokości 62%, cała kwota i alokacja środków na ten cel to prawie 16 milionów złotych. Tutaj nie można było tego dzielić, jeśli chodzi o kwestie powstania tej inwestycji, natomiast co do obsługi, co do administrowania tymi obiektami i co do kwestii wyposażenia, to już są rzeczy odrębne. Także tak to będzie wyglądało. Czy są przewidziane tam jakieś lokale usługowe do wynajęcia dla innych osób z zewnątrz, ewentualnie czy będą tam jakieś atrakcje typu pilard, kręgielnia, fitness, coś takiego? Jeśli chodzi o pływanie miejską, mamy dwa pomieszczenia do wynajęcia. No to oczywiście wynająć gabinety masażu czy odnowy biologicznej. Jeśli chodzi o kwestie sali bilardowej czy innych atrakcji typu kręgielnia, mówię, to jest jeszcze w fazie akceptacji. My co prawda projekt na to mamy, natomiast myślę, że jest zbyt wcześnie, żeby to teraz ocenić, czy tam będzie kręgielnia, czy będzie stół jeden bilardowy, czy dwa. To wszystko zależy od tego, jak to zostanie zagospodarowane. Wyjdzie w praniu przy realizacji projektu. Koszt takiego uczęszczania mniej więcej na taki basen, czy już jest jakiś szacunkowy, określony? Na pewno nie będzie darmowy, na pewno będziemy to musieli wspólnie ustalić. Ja planuję ten obiekt miejski przydzielić co do administrowania dla Mosiru Grajewskiego, czyli to tak naprawdę dodatkowe obowiązki dla Mosiru, czyli Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Natomiast no, cena wiadomo, że się może zmienić. Kto wie, ile PEC podniesie, czy będzie zmuszony podnieść cenę ciepła, to myślę, po zakończeniu inwestycji dopiero będzie można tak docelowo określić. 9 zł za godzinę w Mońkach jest. Na pewno będziemy konkurencyjni. Jest 11. Na pewno będziemy konkurencyjni. W Białymstoku 19. Czy budowa basenu nie będzie zagrażała innym krajewskim inwestycjom, typu drogi, ulice, jakieś tam kanalizacje sanitarne? Panie redaktorze, ja myślę, że na pewno tych pieniędzy będzie mniej. To się trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli będziemy realizować tą inwestycję, a będziemy ją realizować w długim terminie, także to nie będzie jeden rok, to nie będzie jeden rok budżetowy, więc ja postaram się tę inwestycję rozciągnąć na te dwa lata, tak żeby to proporcjonalnie oczywiście oddzielić i te strategiczne, wie Pan, inwestycje, chociażby odnośnie budowy, skończenia tej budowy małej obwodnicy, na pewno będziemy się starać o te pieniądze zewnętrzne, chociażby ze Schetynówek już taką decyzję podjąłem, żeby tą ulicę robotniczą, czyli dalszą część kontynuacji małej obwodnicy, jakby zrealizować z tych środków również zewnętrznych. Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać te pieniądze ze Schetynówek na ten cel. Natomiast no, na pewno tych pieniędzy będzie o pewną kwotę mniej. Także jeśli chodzi o inwestycje drogowe, ale będziemy starać się pozyskiwać pieniądze zewnętrzne, będziemy starać się oczywiście aplikować do różnych programów infrastrukturalnych. Myślę, że jakoś to tutaj wszystko domknie. Innym miastom i samorządom się udało i dla nas również się. Ogólnie tak, jeszcze jeżeli chodzi o placówki oświatowe, dzieci tam wyjeżdżają, prawda, płacą za basen poza Grajewem. Czy w Grajewie też te placówki oświatowe będą odpłatnie korzystać z basenu? Czy to jest oczywiście też kwestia do uzgodnienia, bo trudno powiedzieć, czy na przykład no, uczęszczając tak na basen, na zajęcia chociażby z kultury fizycznej WF-u, czy dziecko powinno płacić więcej czy mniej. Ja miałem podobne jakby tutaj dywagacje na temat cen odnośnie naszego lodowiska miejskiego. Też spodziewano się, że miasto strasznie dołoży do tej inwestycji, że obsługa jest kosztowna, bo ceny prądu itd., itd. I okazało się, że wystarczyło zrobić niewielką wypożyczalnię łyżew i praktycznie miasto Grajewo i nasz samorząd
dołożył do tego niewielkie środki, więc ja myślę, że ustalając jakiś taki ramowy program sztampowy, jeśli chodzi o kwestie również Rady Miasta, no bo ja nie mogę o wszystkim decydować, będziemy to omawiać na sesjach Rady Miasta, te ceny, czy one będą niższe dla uczniów? Myślę, że tak. Myślę, że raczej te ceny będą. Jeśli można, ja byłem w zeszłym tygodniu na spotkaniu z panią minister sportu i turystyki, panią Joanną Mucho, która oznajmiła wszystkim członkom zarządu czy marszałkom zajmującym się między innymi sportem i turystyką, bo to ja też mam w zakresie kompetencji, oznajmiła zakończenie programu Orlik 2012 i w te miejsce, ponieważ ostre cięcia, jeśli chodzi o Ministerstwo Sportu, uczynił minister finansów, ale ona chce po prostu mieć jakiś tam swój program, zaproponowała wszystkim stworzenie programu rządowego, samorządowego nauki pływania dla dzieci, tak aby każde dziecko w Polsce nauczyło się pływać. Wydaje mi się, że bardzo dobra idea, bardzo dobra, ale to właśnie też odciążenie tego typu jednostek, bo jeżeli będą pieniądze na programy szkolne, powiedzmy, jeżeli to będzie udział, tak jak to było w Orliku, samorząd województwa, rząd i powiedzmy beneficjent ostateczny, jeżeli taki program stworzymy nauki pływania, no to będą dodatkowe pieniądze na również dla pływalni. A z tego, co pani minister tłumaczyła, to naprawdę bierze to sobie jako ambitny program do zrealizowania. Także myślę, że...